Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic, tak jest. Słuchajcie, jak widzicie, czekajcie, mam zapalone auto, myślałem, że zapalone auto zostawiłem. Dobra, nieważne, słuchajcie, domek jest teoretycznie skończony, więc zabieramy się za budowę miasta, tak jest. Średnie miasto to będzie, słuchajcie, nie będzie takiej dużej metropolii, chociaż kto wie, może zrobimy całą metropolię, to jeszcze się okaże. Długo się zastanawiałem, o, czemu to nie jest pomalowane. Długo się zastanawiałem, słuchajcie, czy faktycznie brać za to miasto, czy nie. Finalnie napisaliście, żebym zrobił to miasto, więc okej. Zabieram się, proszę bardzo. Czekajcie, tu postawię sobie na razie autko. Gdzieś tutaj zaparkuję. Na przykład, o. Tutaj sobie zaparkuję swoją drugą brykę. Nie wiem jak tutaj wjechałem, ale nieważne. Przez podnośnik, tak jest. Dobra, słuchajcie, więc tak. Tutaj będzie zaraz coś przy domku, jakiś, nie wiem, jakaś ziemia, coś w ten deseń, coś tutaj zrobimy. Tu powinna być teoretycznie jakaś ulica, ale przed ulicą zawsze jest chodnik, więc zrobimy sobie dzisiaj coś po drugiej stronie, czyli zrobimy tutaj ulicę, przejście i tu zrobimy park. Tak jest, będziemy mieli park naprzeciwko. Elegancką dzielnicę muszę sobie zrobić, słuchajcie. Więc tak, przyda nam się na pewno Ultra Dance, nie, asfalt. Asfalt nam się przyda, tak jest. Brick path, czyli taka ścieżka kamienna, czyli właśnie chodnik, mówiąc wprost. I trawa nam się również przyda. Okej. I teraz tak, trawę musimy sobie zrobić tutaj, bo, znaczy teoretycznie trawa jest, ale... Ale to nie ta trawa. O. Muszę tutaj, o, ten muszę tutaj trawkę zasadzić, słuchajcie, żeby to było w miarę równe. Okej. Coś tutaj się dzieje. Tak. Okej, i tutaj jeszcze tak samo. Żeby to było w miarę wszystko równe. Dobra, tu będzie trawnik. Tutaj również będzie trawnik. Okej. Muszę jakoś to wyrównać. Do tego zrobimy chodnik, a później zrobimy asfalt, czyli jakąś drogę. A później zrobimy znowu chodnik i zrobimy park. O, dokładnie tak. W tej kolejności mniej więcej. O, tak. Czekajcie, to żeby szybciej było, to zrobimy w ten sposób. Tutaj jeszcze trawnik. Dobra. Tutaj dalej trawnik. Czekajcie, o, na tą odległość mogę zrobić. Tutaj tak samo. I tutaj jeszcze jeden trawnik. O. Okej, powinno być dobrze. Mhm. A ty, za dużo, dobra, okej. Teraz musi być tutaj chodnik. Chodnik powinien być zrobiony, oczywiście ten kamienny. Nie wiem, czy taki szeroki wystarczy. Chyba szeroki, takiej szerokości wystarczy, czekajcie. No tak, ten krasnal jest dość otyły, więc musi być troszkę szerszy. Dobra, czyli coś takiego. Tu byłby chodnik. A ty. Dobra, musimy szybko zbudować. Okej. Skupienie, słuchajcie. No nie, no jak się buduje miasto, trzeba się skupić porządnie. Ale przynajmniej miasto nabierze kształtów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takich porządnych kształtów. Dobra, mamy chodnik. Do tego teraz asfalt. Tylko teraz tak, potrzebne są jeszcze linie, prawda, namalowane. Ale te linie będziemy malowali już chyba ręcznie. Czyli czekajcie, tak żeby był mniej więcej środek. Tak, żeby się zmieściło auto. Przynajmniej, żeby to była jednokierunkowa. Co nie? Jednokierunkową zrobimy. Jednokierunkową zrobimy, jasne, że tak. Taką szeroką, powiedzmy. I tutaj w sumie nawet nie będę musiał... A czekajcie, bo nie ma... Nie ma krawężnika. Od razu się zeskakuje na jezdnię. Powinien być krawężnik. Chociaż nie, w GTA, słuchajcie. W ogóle nie dużo w GTA gram, jak dobrze wiecie. Krawężniki zawsze przeszkadzają. Nie da się wjechać autem... Niektórymi autami da się tak łatwo wjechać bezpośrednio na chodnik. No i co z tego za zabawa, jak nie można przejeżdżać pieszych. Co nie? No właśnie. Także w sumie może bez krawężnika będzie lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje teraz. Dobra, asfalcik budujemy. O, czekajcie, mi się tu krzywo coś zbudowało. Dobra, fajny ten asfalt w sumie. Taki naprawdę... I nawet tak delikatnie połyskuje.
Normalnie jak prawdziwy asfalt wygląda. Niezła tekstura, naprawdę. Także polecam wam dobrać takie mody dorzucające nowe klocki. Między innymi właśnie z asfaltem, z rzeczami, z trawą. Czasami trawa powinna być wyżej, wiecie, nie można zrobić tego. Na szczęście teraz są klocki, więc jest łatwiej. O. Dobra. Będzie taka wąska. O. Tylko to muszę przejść dla pieszych chyba zrobić jeszcze, co nie? Tak mi się coś wydaje. Gdzieś w pobliżu, słuchajcie, mam taki pomysł, żeby zrobić tu właśnie park. A gdzieś tutaj obok, na zakręcie, zrobić jakiś sklep, żebym mógł w razie czego coś kupić, nie? No właśnie. Takie życie. Dobra, białe pasy powinny być. Tylko teraz tak. Tu jest... tu musiałyby być pasy, bo tu są jakieś wyjazdy, rozjazdy. Czyli tutaj musiałyby być pasy. O, chyba takie... Takie o, coś takiego. Raz, dwa. Przerwa. Raz, dwa. Tak co dwa są chyba przerwa. Muszę... W rzeczywistości nie mierzyłem. I wiecie, i nie wiem do końca. O. Raz, dwa i ten. O, idealnie. Patrzcie. I można hopsać. Dobra, to teraz tak. Tutaj chodniczek. Ile na chodnik był mniej więcej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem, czyli szczęśliwa liczba. Jak cię rozjedzie na chodniku, to znaczy miałeś nieszczęście. Czyli to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. I od tego miejsca możemy już sobie budować. Za chwilę tu zrobię taki murek dla parku. Właściwie jakaś taka... Jakaś ścianka musiałaby powstać. I otwarty taką właśnie taki łuk. O, łuk muszę zrobić. Jak do parku się wchodzi, to jest łuk zawsze taki. Aż w sumie nie we wszystkich, dobra, nieważne. Zależy, to będzie mały czy duży park. I nie będzie placu dla dzieci, zabaw. Nie, nie będzie, to będzie taki park. Taki stary. Starego typu. Chociaż nie starego typu, też posiadałem czasami jakieś place. A to będzie park. Dobra. Czekajcie, co my tu mamy? Stone wall, to będzie super. Stone wall, taka ściana. Zrobimy ją białą na przykład, albo taką zostawimy taką ciemną. Czyli to będzie płot. Okej. Tu zrobimy płot i właściwie tutaj trawy nie będę musiał już robić wtedy. Aha, sobie porobiłem. Dobra. Wysokość. Odpowiednia wysokość płotka. Czekajcie, powiedzmy, że tej wysokości płot. Tak jest. O, tak będzie szybciej. Tak się łatwiej buduje. To zrobimy taki płotek, właściwie murek, przepraszam, to nie jest płot, płot to jest jednak, nie jest z cegły, nie? Albo z kamienia. Dobra, czyli to będzie taki na pełną odległość, na pełną szerokość. Tu będziemy przechodzić i to będzie, gdzieś tu wejście musiałoby być, na przykład tutaj. Tak beznadziejnie nierówno. Powiedzmy, że tak. I tu się będzie wchodziło bezpośrednio do parku. I ten park, czekajcie, to może zrobimy dokładnie tym samym. Teraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak to będzie wyglądało? Może być taka ścieżka? Może być chyba, co nie? Dobra, i teraz tak. Tu musiało być troszkę mniej. Czyli to byłoby tak. Tak. I tak, taka wąska ścieżka musiałaby się zrobić. O, mniej więcej w ten sposób. Dobra. Tutaj gdzieś, kurczę, nie wiem jak ten zakręt zrobić, żeby fajnie wyszedł. Czekajcie, tak żeby jakoś to wyszło. O, to musiałoby być chyba tak. Coś takiego, taka ścieżka. To było na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięć. Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa, trzy, cztery. I w sumie tu musiał być jeszcze jeden piąty, żeby to było mniej więcej tej samej szerokości, czyli tak, okej. Dobra, i teraz nie wiem jak to zrobić, żeby to jakoś wyglądało. Ta ścieżka nie może być zbyt długa, bo się potnę, jakbym musiał tak w ten sposób, kurde, będę musiał w ten sposób później stawiać te klocki, to chyba się potnę, jak będę musiał taką dłuższą drogę robić. Czekajcie. Może inaczej, może to zrobimy w ten sposób.
O, będzie szybciej. O, działa. Tak się buduje ścieżki. Ha. Przynajmniej ja tak buduję ścieżki. Teraz tutaj jeden duży, trzy. A, to w miarę prosto idzie. Tylko jest męczące. Ale przynajmniej ścieżka będzie nietypowa, będzie elegancko, tak pod kątem, w Scrap Mechaniku, tam gdzie kwadraty są pod kątem, zbudowałeś ścieżkę. No ładnie, Paweł. Uzdolniony chłopak, kurde. Okej, okay. Tu będzie taka ścieżka. Tutaj by musiało być, czekajcie, tak żeby to jakoś wyglądało. Tak. To musimy uzupełnić. Patrzcie, jak laguje momentami, co jest grane w ogóle. Dobra, i teraz tak, tutaj ścieżka szła dalej, czyli tutaj, w tym miejscu. To musimy sobie puścić kawałek dalej, o. Że gdzieś tam jeszcze troszeczkę to idzie. O. Za chwilę będę tutaj drzewa oczywiście sadził. Żeby nie było. Drzewa również będą. Tutaj powiedzmy jeszcze tak, te ławki muszę znaleźć, o, ławki parkowe. Czy jakiś mod jest na park, na ławeczki, słuchajcie, to jest dobry pomysł. I tu jakiś skręt, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. To będzie taki zakręt ostry. Okej, okay, tu powiedzmy gdzieś wchodzimy i tu będzie, czekajcie, o, tu jakiś placyk możemy zrobić. Tu możemy zrobić jakiś placyk. Taki, na przykład tu. I na przykład tu. Coś takiego. Nie za duży, nie za mały. Okej, okay. Troszkę większy chyba jednak. I po środku piaskownica. Niech będzie ten dla dzieci, tam jakiś plac zabaw, kurczę. Wyjdę na złego Pawła, nie? Że placów dla zabaw nie chcę stawiać. O. Zrobimy piaskownicę tutaj. To będzie jedyna zabawka. Czyli tak, gdzie jest piasek? Tu mam piasek. Proszę bardzo. I po środku musiała być piaskownica. Mniej więcej, dobrze? Mniej więcej jest dobrze, dobra. Do tego piaskor. Okej, okay. I do tego drewno. Musi być obudowane, prawda? Żeby się piasek nie wysypał. Przynajmniej tak kojarzę. Te stare piaskownice. Te nowe są zwykle chyba jakieś metalowe i kolorowe. O. Elegancko. I mamy piask... Nie wiem, czy to jest... To jest piaskownica? Czekajcie, może podwójny piach, co? Nie, za dużo. Okej, okay, coś takiego. Mhm. Musimy zabudować w ogóle ten teren jeszcze. Więc postawię tutaj jeszcze płot. Okej. Okay. Niechaj tutaj płotek stanie. Dobra. Jeszcze kawałek. Nie będzie to duży park, to będzie mały park naprzeciwko mojego domu. O. Tutaj będę zakręcał za chwilę, jeszcze jeden płotek, o. I robimy skręta. No nie, no panie, no dawaj. Cyk. O. Będzie stary mały park. O. Dokładnie tak. Z dużą ilością drzew, krzaków i tym podobnych rzeczy. Mam nadzieję, że gra się nie zwiesi od tej ilości rzeczy. A później zabierzemy się za normalne budynki w pobliżu. Ratusz musimy zbudować, o właśnie. Ratusz musimy zbudować. Tam w ogóle ktoś podpowiadał, żebym zerknął sobie na jakąś inną budowlę. O, holender, jasne, za daleko zajechałem chyba. Ale powiem wam szczerze, nie, tego nie będę robił. Z tego względu, że ja robię po swojemu. Nie będę tylko kogoś zgapiał, bo znaczy nawet zgapiać. Kurczę, jakoś, jak się podejrzy jakiś inny projekt, jakiś inny... Inne wykonanie, to wtedy jest problem. To wtedy jest problem, bo chcąc, nie chcąc, zawsze coś tam podkradniemy. No niestety, moi drodzy, tak to działa. Niekoniecznie chcący. O, tu muszę ten murek skasować jeszcze. Kasuj się. O. Cyk. Cyk. Dobra. Co tak? Nie przeskoczysz? O, dobra, przeskoczysz, dobra, świetnie. Czyli tak, tu byłby park.
ten park powinien mieć tutaj jakieś fajne wejście. Więc ja mu tutaj postawię jeszcze, o, kolumienkę. Może taką, o, trochę wyższą. Raz, dwa, trzy na trzy. Trzy na dwa, o, trzy na dwa. To jest raz, dwa. Na trzy. I teraz będziemy musieli to jakoś zrobić z tego łuk. Nie do końca jeszcze jestem przekonany. Nie do końca jeszcze wiem jak, ale... Dobra, coś takiego. I czekajcie, tu zacząłem w bok chyba, co nie? Dokładnie tak. W bok. Tu. Tu. Gdzieś tu po środku się spotkamy pewnikiem. Łuk musi być, słuchajcie, bo wtedy fajne jest fajne wykończenie. Dobra, tu jeszcze. Tutaj. I chyba, o, czekajcie, tu. I tu, o, dobra, jest wejście zrobione. Nawet nie wiem, czy tutaj nie zrobić troszkę szersze, grubsze. O, w ten sposób. To jest to. Dobra, tu będziemy mieli wejście. Eleganckie. Proszę bardzo, tu wchodzimy, jest ten ścieżka. Drzewka trzeba zasadzić. Ja potrzebuję jeszcze, czekajcie, ja zobaczę sobie. Nie, może lepiej nie. Chciałem zrobić ławkę. Zastanawiam się, czy robić ławki, czy nie. To jest dobre pytanie. Chyba zrobię samodzielnie ławkę. Więc żeby nie było, coś takiego weźmiemy. Coś takiego i coś takiego. I chyba łączenia będą potrzebne jeszcze, ale to jeszcze nie wiem jakie dokładnie. Zrobię te ławki tutaj na podnośniku, żeby móc później je skopiować. Czekajcie, jakby ta ławka miała wyglądać? Na pewno na nóżce. To by musiało zakręcić. To będzie taka nowocześniejsza ławka, jakby nie było. Coś takiego. I teraz będzie potrzebny łącznik, tylko teraz nie wiem dokładnie, czy ten mi będzie pasował. O. Dobra, ten mi będzie pasował. Coś takiego. Albo jeszcze głębiej, zrobimy głębiej jeszcze tą ławkę. Tak. W sumie nie, jeszcze więcej. Jeszcze więcej, potrzebuję powiedzmy takie kolanko. To było, o, dokładnie tego typu. To zrobimy sobie mocowanie na ławce. To będzie taka mała ławeczka, nieduża. To byłoby zamknięcie. Czekajcie, góra, dół, ok. Na trzy chyba, albo na dwa zrobiłem. Na dwa zrobiłem. W dół. Masakra, zrobienie takiej ławki nie jest proste. Takie ławkowanie jest skomplikowane. O, dobra, tutaj. Mhm. I teraz tak, tu musi być na pewno miejsce do siedzenia. Więc na pewno jakaś taka poręcz. Do tego coś takiego. Tutaj coś takiego na raz, dwa. Na dwa zrobiłem? Na dwa zrobiłem, dobra, dwa. Ciężka sprawa. Czekajcie, czy to będzie pasować? No nie, nie będzie pasować. Muszę zrobić po środku więcej. I tutaj połączenie. Okej. I teraz do tego jeszcze muszę zrobić tutaj oparcie. Oparcie sobie wytniemy. Jakieś eleganckie oparcie wytnę. Chyba wyższa ta ławka powinna być, co nie? Na cztery. Na cztery. I do tego z jakimiś fajnymi wycięciami. W tych samych miejscach na przykład. To jest podwójne. O, podwójne dziursko zrobiłem. Oż kurde. No dobra, to zrobimy inaczej. Żeby nie było, że ktoś tam wpadnie, to zrobimy sobie tutaj połączenia kolankami. O. Znaczy tymi rurkami, o, dobra. Tu będą rurki. I tutaj tak samo musiałoby być chyba, co nie? Podwójnie, jeżeli zrobimy. To byłoby tak. To byłoby tak. I to byłoby tak. I tutaj tak samo. Taka złomowa ławka. Ale stoi, jest dobrze. Jest, kurde, jest strasznie wysoka. Okej, teraz jeszcze trzeba siąść na niej. Żeby na niej usiąść,
Będziemy potrzebowali miejsce do siedzenia. O. Nie do końca w tą stronę. Nie do końca w tą stronę. Co jest grane? O, jest, dobrze, teraz jest dobrze. Tu jest jedno miejsce siedzące. I to byłoby drugie miejsce siedzące. Nawet trochę do przodu, o, trochę do przodu jeszcze wysuniemy. Okej. I tutaj tak samo. To jest niewidoczne, ale na tym będzie można usiąść. Proszę bardzo. To jest taka ławka dla dużych. Dla dużych chłopców, ale to jest ten... Mój chłopek jest mały. Dobra, czekajcie, zapiszmy sobie ławeczka. Ławka park. Ławka park. Dobra. Okej, okay. I teraz tak, musielibyśmy to chyba jeszcze jakoś... Nie wiem, czy to postawić, czy dospawać. Czekaj, zobaczymy, czy w ogóle mogę dospawać do tego, do podłogi. Bez problemu. Gdzie jest mój młotek? Kurde, muszę przewrócić to. Jezus, ta ławka jest za lekka. Kurczę, ale ta ławka, ale te ławki teraz lekkie budują. Dobra. Czyli muszę mieć tutaj podłoże. A żeby mieć podłoże, zrobię sobie... Czekajcie, dobra, niech będzie z tego... niech będzie zrobiony ze stone walla. No. Te podłoże, żeby jakoś to wyglądało. Czekajcie, tutaj park to jest... Tu rodzice będą siadać. Czekajcie, mniej więcej... Tutaj... Mniej więcej... Tutaj i mniej więcej tutaj. Tu będą jeszcze drzewa, więc nie będzie widać, czy jest równo, czy jest nierówno. Staram się mniej więcej jakoś to podłapać. Czekajcie, tą ławkę trzeba przestawić ewidentnie. Tak jest, tak się buduje, moi drodzy, w Scrap Mechaniku. Młotkiem. O, dobra, tu sobie przyspawamy. Elegancko. Teraz gdzie jest mój podest? Podnośnik, tu jest. A, jeszcze młotek też będę potrzebował. Okej. Tu postawimy sobie kolejną ławkę, którą muszę przewrócić. Elegancko. Dobra. Tutaj postawimy kolejną ławeczkę. Czekajcie, tutaj postawimy jeszcze jedną. Musimy delikatnie ją przechylić. Kurde, zawsze poleci w ściany, ja nie wiem. Dobra. Co te ławki robią normalnie z naszym życiem? Tu powinno być dobrze. Także ławki już są, można na nich siadać. O, można sobie usiąść na ławeczce i odpocząć w parku. Tylko ten park jeszcze nie jest zalesiony. Także jeszcze spokojnie. Wymaga jeszcze troszkę pracy. Okej, okay, czekajcie, siadanie, nie? Jeszcze więcej placyków na ławki. Na przykład tutaj, na skrzyżowaniu. Na pewno ktoś będzie chciał na skrzyżowaniu usiąść. Na pewno ktoś będzie chciał usiąść tutaj. O. I na pewno ktoś będzie chciał usiąść tutaj. Czekajcie, tu się nie zmieści ławka może w sumie. Więc to nie jest dobry pomysł, ale można dać po drugiej stronie. Dobra. Okej, i teraz czekajcie, więcej ławek. Gdzie te ławki są? Tutaj damy kolejną. W sumie potrzebuję jeszcze dwie. I tutaj jeszcze trzecią. Trzecia ławka. Teraz tylko poprzewracamy te wszystkie ławki. No przewróć się, o ty. O, dobra. Tak się pracuje, tak Paweł pracuje, słuchajcie. Jak będziecie potrzebowali jakiejś pomocy w domu czy coś, to możecie mnie zawołać, zawsze mam młotek pod ręką. O. Ławeczka. Jakie wypasione te ławki, co nie? Jakie konkretne. Dobra, tu jeszcze jeden. Ostatnia ławka. O, dobra, super, wchodzimy do tego. Do cudownego parku i ławki stoją. Troszkę są duże. Ale wiecie, krasnal też jest duży. I on musi sobie tu usiąść. Dokładnie tak, chyba że znajdę gdzieś jakieś ławki takie gotowe. Wtedy pewnikiem zmienię je na jakieś gotowe, zmodowane.
Póki co drzewka, moi drodzy, oczywiście w parku muszą być drzewa. Dużo drzew. Chyba takich, co nie? Huge oak tree, ok. Small tree, ok. Small tree 2, ok. To niekoniecznie, czekajcie, to jest, nie, to też. Duży burz, średni burz, mały burz i najmniejszy burz. Ok, zobaczmy te drzewa. Te drzewo jest żenująco małe, te drzewo jest żenująco większe. A to jest bydlak. I tego bydlaka na razie damy tu. O, dokładnie tak, takich drzew szukałem. O, zobaczcie, jak to będzie wyglądało pięknie. Ciekawe, czy te drzewa mogę pomalować, może lepiej nie. Dobra. Proszę bardzo. W takim parku to raczej chyba nie powinno być zbyt równo te drzewa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Jezus Maria, ile cienia tu jest, to będzie ciemno. To będzie naprawdę zaraz ciemno. I nastała noc. Dobrze, że zrobimy po tej stronie te drzewa. Znaczy w sensie ten park jest po tej stronie, bo kurczę, gdybym zrobił w innym miejscu, to by nie było w ogóle światła na moim domu. A tak to przynajmniej jest światło w domu jeszcze. Holender, całe szczęście. Ale byłaby jazda. Okej, tutaj też. Tutaj jakieś drzewo. Tutaj by się przydało drzewo. Tu też by się przydało, oj, tu by się przydało drzewo. O, dużo drzew musi być, tak jest. Czekajcie, z daleka. Mój Boże, zrobiłem las. Ocież Panie. Dobra, miał być ten. No ładnie, dobra, nieważne. Miałem zrobić niby tylko zwykły zwykły park, a okazuje się, że zrobiłem las. Dobra, zróbmy tu jeszcze jakieś drzewka. Okej. Zrobimy mini las. Proszę bardzo. Paweł sadzi. Widzieliście, jak ładnie? Jak grubo? Nie oszczędza. To jest stary park w starym stylu. Niemalże las. Z prawdziwego zdarzenia. O. Taki troszeczkę zaniedbany będzie. Ponury, o. Ciemny i ponury las się zrobił. Czemu tyle drzew tu musi być? Znaczy, czemu taki duży plac zrobiłem, o, chciałem zapytać. Zaraz tu muszę posadzać troszkę więcej tego, bo jest dalej za mało. Dobrze, pomiędzy tymi drzewami można przechodzić, słuchajcie, że to można jakoś się w nich zgubić i że jakoś to wygląda. Dobra, delikatnie przedłużę odcinek, żeby to skończyć być może, chociaż nie, Jezus Maria. To nie jest takie hop-siup. Myślałem, że to będzie prostsze. Okej. Co mi się wydaje, że w następnym odcinku będziemy kończyć jeszcze park, bo jeszcze muszę parę drzew zasadzić. I mam pewien plan co do oczywiście kolejnych budowli w naszym mieście. Na razie miasteczku w sumie, wsi, o dobra. To jest osada, o, nawet osada bym powiedział, że nawet nie wieś, tylko osada, mała osada. Dobra, mniej więcej tak. Okej. Bo jeszcze krzaki musimy zasadzić, kurczę, sporo tego jest. O, od tego drzewa się odbijam. Ożeż ty, takie drzewo grube, że przejść nie da. Szalone drzewko. Czekajcie, dokończę przynajmniej te drzewa. Dużo drzew, bo jeszcze będą te drugie drzewa, żeby jakoś to zagęścić. Żeby były różne, różniste, a nie, że wszystkie w tej samej wysokości tak samo obcięte. Poprzycinane. Okej. Jakieś, muszę zrobić te latarnie też, o. Dobra, czyli park już jest. Jeszcze nie gotowy, będziemy dokańczać oczywiście. Tymczasem napiszcie, co o tym myślicie. Różowy piasek zrobimy, o, albo żółty. Także, o, czekajcie, aż by było. Tak na razie wygląda, no nie, muszę się odsunąć bardziej. Tak na razie wygląda nasz park. Ale będzie wyglądał lepiej, oczywiście. Także tyle z mojej strony, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa.